Przerywamy nasz program, by podać pilną informację. Polskie wojska przekroczyły nad ranem granicę Wielkiej Brytanii. Na plaży w Dover wylądował desant złożony z niemieckich czołgów Leopard z biało-czerwonymi szachownicami. Wspiera je piechota w ciężarówkach Star. Wysłaliśmy tam nasz różowy helikopter Mi-2, ale został wzięty za uczestnika Parady Równości i zestrzelony. Nasz reporter zdążył jednak wyskoczyć na spadochronie i jest już na linii frontu. Piotrze, jak wygląda sytuacja? Polskie imigrantki witają potomków czterech pancernych, wkładając kwiaty maku w lufy. Anglicy są zdezorientowani. Opis tej był przecież w listopadzie, mówią zdziwieni. Polski rząd tłumaczy, że to misja pokojowa, mająca na celu ochronę polskich obywateli mieszkających na wyspach przed Brexitem i powstrzymanie rozpadu Unii Europejskiej. Theresa May do znudzenia powtarza swoje Brexit means Brexit i zapowiada walkę do ostatniego żołnierza, ale po ostatnich cięciach w armii nie zostało ich wielu. Królowa Elżbieta II została zatrzymana przez oficerów Centralnego Biura Śledczego. Jak się dowiedzieliśmy, przewieziono ją do zamku w Czorsztynie, gdzie zostanie przesłuchana. Polski rząd podjął decyzję o aneksji Wielkiej Brytanii. Powstanie tam 17 województwo, o które od lat walczyli mieszkańcy Koszalina i Słupska. Zamierzamy zakazać małżeństw homoseksualnych, znieczulania przy porodzie i wszelkich manifestacji na ulicy poza procesjami. Dzięki temu cofniemy Wielką Brytanię w rozwoju do okresu sprzed Brexitu i ocalimy Unię Europejską. Taki mamy plan. Zdradził minister do spraw integracji europejskiej Wojciech Jagiełło. Na jutro zaplanowano paradę zwycięstwa przed pałacem Buckingham. Na jej czele z szablą i na koniu pojedzie książę Jan Żyliński, który został księciem Cambridge i przeprowadzi się do pałacu Kensington. Jesteś świadkiem absurdalnego zdarzenia? Niezwłocznie daj znać na czerwoną skrzynkę radia PRL wystawioną przed budynkiem redakcji w piątej strefie Londynu.